Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach, a tutaj przychodzę z taką tematyką aktualnościową, może czasem trochę z przymrużeniem oka. Dzisiaj taki temat poradnikowy, właściwie zdradzę Wam mój sekret o perfumach na jesień, jakich używam, jakie się sprawdzają i naprawdę one są godne polecenia, a ceny, no... Jeżeli je zestawimy z jakością i z pewną rangą, renomą marki, no to naprawdę będą bardzo, bardzo korzystne. Także zapraszam. Zacznę, kochani, opowieść o perfumach jesiennych od perfum, które uważam za bardzo, bardzo ważne perfumy. Nawet opisałam je w książce, którą Wam polecam. Jak już planujecie sobie jakieś zakupy, takie powiedzmy około książkowo-perfumowe, to tutaj będzie 100 takich baśni perfumowych, ale jak najbardziej zanurzonych w prawdzie i faktach i w informacji o składzie zapachu, przede wszystkim o ich de facto w takiej współczesnej legendzie. I takim legendarnym zapachem to są najlepsze perfumy drzewne. Ja mam niestety tylko flakon limitowany. Tu Wam pokażę pusty flakon, jaki znajdziecie, to jest 100, więc 50, 30 będzie odpowiednio mniejsza. Też dobrze pachną te perfumy, są dość podobne, to jest Declaration Essence. To jest zapach, który rok temu obchodził ćwierćwiecze obecności na rynku. To jest bardzo długo, a jeśli je powąchacie w perfumerii, to stwierdzicie, że tego upływu czasu nie widać. No i te perfumy mają no, z kilkanaście flankerów różnych perfumiarzy. Jednakże Declaration z 98 roku, który zrobił Jean-Claude Elena, to jest po prostu mistrzostwo i w mojej opinii dzieło życia perfumiarza, który te nutki tu tak pozaplatał. O czym jest to opowieść? O drewnie, ale nie tylko, bo to by było za proste. To jest też opowieść o herbacie, ale w komentarzach na Fragrantice od wiernych użytkowników tych perfum można usłyszeć odpowiedź, takie zdania, że jest to najlepszy kardamonowiec. No i myślę, że to trio takie kardamonowo-drzewno-herbaciane zbudowało ten akord i wielu później perfumiarzy poszło tym tropem. Jest wiele flankerów, jak wspomniałam, ale naprawdę szczerze polecam właśnie te perfumy. W tym flakoniku zwróćcie bardzo uwagę dokładnie, czy to jest wersja parfum, pisownia parfum. Nie, chodzi o wodę toaletową. Woda toaletowa jest po prostu doskonała. Jest to tak ładnie zbudowany akord zapachowy, że w zasadzie trudno wskazać, czy to jest do końca kompozycja dla mężczyzn, czy dla pań. Bardzo wiele kobiet po te perfumy sięgało i marka Cartier postanowiła na pewnym etapie zrobić taką bardziej damską wersję na bazie tejże koncepcji z tych perfum. Eau de Cartier. I to też jest taka drzewna opowieść. I jeśli lubicie na przykład perfumy, które zrobił ten sam perfumiarz, czyli na przykład Terre d'Hermesa, to szczerze polecam Wam te. I teraz właśnie kilka takich praktycznych porad. One kosztują, w tej chwili sprawdzałam na perfumerii Notino, mają jeszcze jakieś kody rabatowe. Kosztują około 230 kilku złotych, więc to jest w cenie dwojga perfum arabskich. A jednocześnie połowa tego, co trzeba zapłacić za Terre d'Hermesa, przy czym to nie jest klon Hermesa, to nie jest jakiś jego wariant, bo oczywiście te perfumy były pierwsze. Natomiast czuję się, że to są perfumy zrobione ręką tego samego perfumiarza i one właśnie teraz wybrzmiewają znakomicie. Przez cały rok, powiedzmy, one się tak nie sprawdzają za bardzo. Wracam do nich, bo naprawdę te perfumy trzeba wąchać cały czas. Jak się je analizuje, naprawdę naturalne składniki sprawiają, że zapach bardzo się zmienia. No, czasem wybrzmiewa drewno, czasem wybrzmiewa jakaś taka nutka czegoś nawet dymnego, bo Jean-Claude Elena, który te perfumy zrobił, kochał bardzo nuty herbaciane i tutaj wprowadził taką herbatę, jakiej my w Polsce aż tak dobrze nie znamy, czyli herbatę wędzoną. Bardzo piękna kompozycja. Zaraz Wam powiem kilka słów o innych perfumach tego, moim zdaniem, to jest moja teoria autorska, tego perfumiarza. Tu jest z kolei Eau de Cartier naniesiona na bloterek. No i tu się oczywiście czuję, że to już jest opowieść troszeczkę no mniej taka męska, po prostu bardziej taka uniwersalna, ale wydaje mi się, że gorzej znosi upływ czasu, a te chyba mają po prostu znakomity skład. Mam je po prostu od 2 dekad. I teraz tak, dlaczego te perfumy teraz dobrze pachną? No cóż, to jest właśnie taki jako, który się teraz sprawdza. I były perfumy, które się nazywały Babie Lato, czyli właśnie to jest ta pora. Mam nadzieję, że ich doświadczymy. W mojej opinii Jean-Claude Elena brał udział też przy kreacji tych perfum. Dzisiaj perfumy powstają tak, że tworzą, pracują nad nimi całe zespoły, dopracowują, można powiedzieć, że doszlifowują wręcz te zasadnicze akordy, więc ja myślę, kto szuka jakiejś takiej, dobrze kojarzy te perfumy, szuka wspomnienia o tych perfumach, to myślę, że perfumy Declaration do niego przemówią. Oczywiście nie brakuje też innych perfum drzewnych i tak właśnie się składa, że akurat pozostałe nie będą aż takie tanie, bo o ile uważam, że 230 zł za 50 ml Declaration Cartiera to jest bardzo dobra cena, tak powiedzmy Jo Malone ciągle ceny trzyma i one nie są takie tanie. Tu są takie kompozycje, które już zrobiła dla marki Jo Malone, już nie Jo Malone, ale Christina Żyl. Ona teraz właśnie, tak przez chwilę pojawiło się słowo Hermes, jeszcze raz się pojawi dzisiaj. A nie, jeszcze kilka razy się pojawi. No właśnie, to jest ciekawe. Całkiem sporo będzie tutaj hermesowskich wątków. Więc to jest pani, to jeszcze dla Hermesa robiła perfumy. I to jest tak, ten ich wielki klasyk Wood Sage Sea Salt. No nazwa sama mówi, czyli nuty słode, nuty drzewne, trochę szałwiel. One naprawdę teraz znakomicie pachną. Ja jeszcze sobie sprawdzę na tym moim bloterku. Aha, to jest ten drugi, czarny cedr. No te, moim zdaniem, idealne są na jesień, te Wood Sage Sea Salt. Jesień to jest taki czas, wiecie, wracamy z wakacji. Właściwie musimy już koniecznie zostawić za sobą te wszystkie drinki z palemką, nie tylko dosłownie, ale właśnie w perfumach, czyli te wszystkie takie egzotyczne nuty, to już po prostu teraz nam nie będą pachniały, to już będzie zgrzyt. Często też wracamy do pracy, szukamy, że próbujemy zmienić swój wizerunek troszeczkę, dostosować do, troszeczkę skorygować, powiedzmy. To jest taki dobry czas na jesieni, dużo ludzi robi zakupy tego typu. Warto też pomyśleć o perfumach takich właśnie bardziej dyskretnych, spokojnych. To właśnie będą te, plus właśnie drugie perfumy tejże marki. To jest czarny cedr, tak? To Blush Suede Peony też jest świetny, tak powiem. Peony Blush Suede, tu mam przygotowane. Black Cedarwood Juniper. Czyli tak, czarny cedr i jałowiec. To już jest taki trochę cięższy zawodnik, może bardziej w stronę klimatów męskich, ale właśnie na powrót do pracy to są bardzo dobre perfumy i na początek jesieni, bo tak, wiecie, tego typu nuty zawsze przegrywają w lecie. Oczywiście z tymi wszystkimi koktajlowymi, wakacyjnymi woniami, które nam wtedy lepiej pachną, te się wydają wręcz takie ubogie. Wiosną z kolei nam się chce czegoś radosnego, optymistycznego, może nieco infantylnego, takiego do wiosennych ubrań i do wiosennych kolorów. No a zimą to oczywiście tego typu woni wytrawne, drzewne przegrywają z tymi wszystkimi cynamonami, ocieplaczami, gurmandowcami. Także teraz jest najlepszy czas na testowanie takich woni drzewnych. Także bardzo, bardzo szczerze Wam polecam. Co ciekawe, nie znalazłam za dużo takich woni w tym segmencie niedrogim, bardzo mnie to martwi. No może Wy pomożecie, to możecie wpisywać tutaj w komentarzach. Jeśli tęsknicie za owocami, to moim zdaniem bardzo dobrze, jeśli chodzi o owoce, sprawdzi się figa jesienią. Ona wybrzmiewa tak niszowo, trochę melancholijnie, to jest taki trudniejszy zapach, ale ciągle do noszenia i wiele osób lubi. Chociaż przeglądałam kosmetyki w Rossmanie na okoliczność nut figi, której wydawało mi się, że jest coraz więcej, to tak jakby jest tendencja wygaszająca, więc może to nie będzie bardzo modny trend, więc to nie jest takie złe, ponieważ zawsze lepiej pachnieć czymś, co nie jest takie wszechobecne i oklepane. Tutaj jest osobny film o perfumach figowych, ponieważ figa towarzyszy nam tutaj na kanale we wrześniu, także odsyłam do tego filmu. Ale jak jeszcze znajdę coś tańszego, to się do Was odezwę. Widziałam chyba mgiełkę, ale tam tylko był rysunek figowy. Jeszcze ją muszę znaleźć, nie było testera w Rossmanie. I teraz tak, nutami, które zawsze mi się sprawdzają o tej porze roku, to są wszystkie te klasyki, które w ciągu roku jakoś tak, nigdy nie ma na nie dobrego momentu. Jak wspomniałam właśnie, bo lato, to się chcemy cieszyć czymś innym, albo po prostu w ogóle zapachów nie tolerujemy. Więc na przykład piąteczka, jeśli nie wiecie, co o niej myśleć, to jest dobry moment na przetestowanie, przy czym pamiętajcie, różnice między wodą toaletową, wodą perfumowaną a perfumami są dość znaczące, więc To już Wasz wybór, co się Wam sprawdzi. I też uważam, że jesień to jest w ogóle najlepszy moment na testowanie perfum szyprowych. Wy pytacie, co to jest ten szypr. Też mówiłam o tym wiele razy. Jest taka rodzina perfum, które łączy to, że one zawierają taki akord damsko-męski, cierpko-kwiatowy, wytrawno-kwiatowy. I to jest ten klasyczny szypr od perfum szypr, które ileś lat temu weszły na rynek, zwojowały ten rynek i wszyscy chcieli mieć tego typu akord w swojej ofercie, no i w zasadzie on był w pewnym momencie wszechobecny. I to, ten akord zbiegł się z tym takim, no z tymi wszystkimi ruchami feministycznymi, tak się stał popularny, więc jak już słyszycie, one są już długo na rynku. Moim zdaniem tak, nasza popularna Pani Walewska ten akord w minimalnych ilościach zawiera, także spróbujcie ją powąchać teraz, może zobaczycie w niej coś, czego nie można zobaczyć wiosną, kiedy szukamy jakichś ładnych owocków. Czy powiedzmy takie perfumy też z tradycjami, marka Grès, Cabochard ma różne wersje EDT, EDP, nawet te wersje vintage'owe są gdzieś dostępne. Generalnie jest to akord, który znamy z perfum Masumi, jeśli chodzi o te bardzo popularne nuty, albo z perfum być może polskie perfumy, one dzisiaj są nam znane pod nazwą być może Paryż. I teraz tak, mówiłam dużo o nutach drzewnych, no to teraz opowiem Wam o takiej syntetycznej nutcie Woody Amber. No z perfumami nic nie jest proste, bo samo słowo Woody bywa, generalnie tak, słownictwo perfumowe trafia z francuskiego przez angielski do pozostałych języków świata i po drodze bywa wiele przekłamań i czasem nuta drzewna jest mylona z leśną i z drewnem na przykład, więc na to trzeba zwracać uwagę, że jeśli chodzi o perfumy, które bywają nazywane perfumami leśnymi, to jest właśnie ten akord drzewny, czyli akord w zasadzie wszystkich nut drzewnych, od egzotycznych, aż po takie bardzo dobrze nam znane. I to nie muszą być wcale te świerki, sosenki, które znamy z odświeżaczy. Więc nuta drzewna jest nutą przebogatą i właśnie od niej zaczęłam film. Ale kolejną nutą, z którą związanych jest bardzo wiele takich przekłamań związanych z tłumaczeniem, jest nuta ambrowa. I sama ambra jako w języku angielskim amber oznacza kolor, oznacza żywicę. Nasz bursztyn nie oznacza substancji pochodzenia zwierzęcego, która jest wykorzystywana w perfumach w zasadzie od początku chyba istnienia perfumiarstwa. I no w zasadzie perfumiarze zawsze dążą do tego, żeby produkcję perfum możliwie uprościć sobie, jeśli chodzi o pozyskiwanie substancji, ale także ograniczyć koszty. I praca nad syntetyczną ambrą, czyli tą pochodzenia zwierzęcego, wydzieliną powiedzmy, no to są takie gluciki, które wypluwa, przepraszam, że za takie dosłowne określenia, które wypluwa wieloryb, no i jak to sobie gdzieś tam pływa w morzu, jest zbierane, chociaż bywał etap niechlubny w dziejach perfumiarstwa, że po prostu zabijano te zwierzęta, żeby tą substancję znaleźć, no to była głupota, bo to nie było takie proste, więc kiedy się pojawiły te syntetyczne nuty ambrowe, one pachniały tak szczególnie, że właściwie miały ten silny akord drzewny, więc tak powstała cała rodzina Woody Amber, czyli drzewno-ambrowa, i królem tychże perfum jest Elixir des Merveilles marki Hermès. Elixir des Merveilles jest tak, Eau des Merveilles, właściwie zaczęło się od Eau des Merveilles, potem były te wszystkie eliksiry wody, już Wam powiem, woda niebieska, woda cień, chyba ombre, tak, l'ombre, Eau des Merveilles Bleu, i one wszystkie mają ten wspólny rdzeń, ale Eau des Merveilles jest piękną wodą, która właśnie zawiera te nuty drzewne, nuty słodkawe, ale też nuty kadzidła. Bardzo ciekawa kompozycja. No Hermès do tajemnic nie należy. Moim zdaniem podobny charakter, chociaż nie jeśli chodzi o zapach, tylko po prostu sposób rozwoju, tak jak się go nosi, zawiera ta nuta Woody Amber. Także myślę, że jest w tych perfumach i bardzo dobrze, że perfumiarze od tych nut odchodzą. Taką kolejną nutą, która się świetnie sprawdzi teraz, to jest nuta różowego pieprzu. Naprawdę to jest doskonały czas na te nuty. Właśnie teraz ja tu mam olejek z różowego pieprzu, a Wy jak będziecie chcieli upewnić się na 100% jak pachnie, to po prostu kupcie sobie w sklepie spożywczym różowy pieprz. Jedne z najsłynniejszych perfum od niedawna stosunkowo na rynku to jest Eau Poivre, Wirtuilid Hermesa, czyli znowu festiwal Hermesa, ale zaczęło się od tych perfum. To jest Pleasure ze Stellauder i rzeczywiście one wiosną wydają się za ciężkie, latem podobnie. a teraz rzeczywiście przypominają troszeczkę jeszcze lato. Jak już powiedzmy nie do końca przemawia do Was ten motyw drzewny, jako może trochę za trudny, może jeszcze chcecie pobyć w tych klimatach, no powiedzmy takich letnich, figlarnych, no to różowy pieprz się nieźle w tej roli sprawdzi. Czasami można spotkać w niektórych źródłach, że też perfumy L od Yves Saint Laurent tę nutę zawierają. Tak jak mówię, różne źródła. I ostatnią nutą zapachową, czyli szóstą, która jesienią naprawdę znakomicie się sprawdza, to są te wszystkie syntetyczne akordy około tuberozowo-jaśminowe. Tutaj, podobnie jak z ambrą, naukowcy od wielu dekad pracują nad syntetyczną substancją, która zastąpi te wszystkie naturalne substancje, których pozyskiwanie jest żmudne, trudne i bardzo, bardzo kosztowne, bo słuchajcie, zerwać jeden kwiatuszek jaśminą to nie jest taka prosta sprawa, bo te kwiaty są malutkie, są rozrzucone po całym krzaku. No, generalnie stworzenie naturalnej esencji jaśminowej jest ogromnym wyzwaniem, jest to ogromny koszt, więc naukowcy od dekad próbowali bezskutecznie stworzyć taką substancję podobną do jaśminu. W końcu stworzyli substancję, nazwali ją hedionę i ona wybrzmiewa jak takie transparentne, uniwersalne kwiaty, a że na przykład taka tuberoza to dopiero w naszym klimacie zakwitnie niebawem, a powiedzmy na południu Francji, gdzie jest dużo ciepła i właściwie sezon na tuberozę zaczął się zupełnie całkiem niedawno, w związku z tym to też jest taki kwiat końca jesieni i można próbować go rozpracowywać i wąchać, ale ja radzę właśnie taką tuberozę współczesną, takie rozrzedzone, syntetyczne, białe kwiaty, o, na przykład. Bardzo dobrze pachną teraz te perfumy. Po prostu ten akord jest stworzony do takiej trochę chłodniejszej i wilgotnej pogody. Powiedzmy coś podobnego, ale może nie do końca. Tu też są takie biało-kwiatowe nuty, ale podane w taki sposób bardzo, bardzo subtelny i przyjazny. Także to są takie moje sprawdzone typy. Jak macie swoje propozycje, to zapraszam do komentowania. Wszystkiego pachnącego i pięknie pachnącej jesieni. Pa, pa!